przez te wiele lat naprawdę wiele projektów, wiele przedsięwzięć, między innymi Opolskie Centrum Informacji Turystycznej w Opolu, które jest koordynatorem całego systemu informacji turystycznej w województwie opolskim. Portal wizitopolskie.pl w 6 wersjach językowych to też jedyna tak naprawdę strona internetowa, która promuje atrakcje turystyczne województwa opolskiego, badania ruchu turystycznego, wydawnictwa w wielu wersjach językowych promujące województwo opolskie w kraju za granicą, wizyty studyjne dla turoperatorów, dla dziennikarzy, to szkolenia dla branży turystycznej, warsztaty, konferencje. Prowadzimy koło przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Jesteśmy operatorem szlaku kulinarnego Opolski Bify i stworzyliśmy klaster turystyczny Wizyto Polskie. Jesteśmy laureatem wielu nagród, wyróżnień i to również na szczeblu centralnym, ogólnokrajowym. To wszystko nie byłoby możliwe i nie stałoby się bez naszych członków, bez ścisłej współpracy. Cieszę się, że sama idea powołania Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej była słuszna, sprawdziła się i tak jak mówię, przerosła nasze oczekiwania. Wiele rzeczy, to są dziesiątki milionów złotych wykorzystanych ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza Interregu. To są miliony złotych ze środków krajowych. To są punkty informacji turystycznej, to są produkty turystyczne, to jest złoty certyfikat OROT-u dla Biura Parku w Krasiejowie. To jest 15,5 miliona odwiedzających naszą stronę, nasz portal wizitopolskie.pl. To sprzężenie między turystyką a kulturą jest niezwykle widoczne, szczególnie właśnie w tym przypadku Muzeum Opolskie, gdzie ten certyfikat otrzymaliśmy między innymi za to, że stworzyliśmy poprzez swoją działalność taki produkt turystyczny, atrakcję turystyczną. Oczywiście my nie bazujemy tylko na tym, że jesteśmy atrakcją turystyczną, bo przede wszystkim działamy w obszarze tym, który narzuca na nas ustawa o muzeach. Niemniej jednak nie tylko, że nie lekceważymy sobie turystów, ale wręcz walczymy o nich i wiemy, że to jest niezwykle ważne, ponieważ bez ludzi, bez zwiedzających nasze muzeum, to bylibyśmy tylko takim bytem samym dla siebie, a istotą muzeum jest jednak funkcjonowanie dla społeczności.